Zastanawialiście się kiedyś, jaka powinna być idealna brama garażowa? Niektórzy mówią, że powinna być jak kobieta. Cicha, inteligentna, a do tego przyciągać wzrok. Dziś pokażę Wam rozwiązania, które są prawdziwym Mercedesem na rynku. Bolączka wszystkich zapominalskich. W połowie drogi do pracy zastanawiamy się, czy zamknęliśmy bramę garażową, czy też nie. Nie jest to problem, proszę się nie martwić, jeżeli ma Pani tylko smartfona, ma Pani aplikację. Na aplikacji sprawdza Pani, czy brama jest otwarta, czy zamknięta. Jeżeli przypadkowo jest otwarta, można ją w każdej chwili z dowolnego miejsca zamknąć. Pewnie nieraz Panu zdarzała się taka sytuacja, bo mi bardzo często, jestem wiele kilometrów od domu i nagle telefon od kuriera, który próbuje doręczyć przesyłkę. Pozostaje liczyć tylko na życzliwych sąsiadów. Dobry sąsiad to skarb, aczkolwiek jest sobie w stanie Pani poradzić również bez sąsiada. Wystarczy ta sama aplikacja, którą pokazywałem Pani przy otwarciu bramy. Możemy sprawdzić przy użyciu kamery, czy przyjechał do nas kurier, otworzyć mu bramę wjazdową, otworzyć mu bramę garażową, poprosić, żeby wstawił paczkę. Po opuszczeniu posesji możemy ją zamknąć. Widzę, że sceptycznie Pani podchodzi do tych informacji. Zapraszam Panią na budowę, na której pokażę, jak to działa. Domyślam się, że słabo zabezpieczona brama to raj dla złodzieja, który na przykład upatrzył sobie nasz samochód. Słabo zabezpieczona na pewno tak, jednak dzisiaj bramy, które oferujemy, mają specjalny system zapadek, które zabezpieczają bramę antywłamaniowo. W momencie, gdy zamkniemy ją automatem, wówczas ta brama jest praktycznie nie do otwarcia przez złodzieja. Czyli to nie jest tak, że podejdzie, podważy i już właściwie ma to, co chce. Na pewno tak nie jest, bardzo chętnie to Pani pokażę. Zobaczmy. Jesteśmy w garażu i pokażę teraz Pani, w jaki sposób działa nasz system zabezpieczenia antywłamaniowego. W tej chwili zatrzymam bramę i puszczę ją do zamknięcia. W górnej części mamy rygiel i specjalną zapadkę antywłamaniową. W tej chwili brama zaskoczyła, zaryglowała całe urządzenie, dzięki czemu złodziej nie może tego podważyć. Wytrąciła argumenty złodziejowi. Wytrąciła argumenty złodziejowi. Brama wygląda na masywną, spojrzałam, około 200 kg. Nie chciałabym tej masy oglądać na masce samochodu, kiedy na przykład nieopatrznie ją uruchomię. Bezpieczeństwo zarówno naszych klientów, jak i ich samochodów jest dla nas bardzo ważną rzeczą, dlatego każda brama jest wyposażona w przynajmniej jeden system zabezpieczenia. Tutaj mamy bramę wyposażoną w system zabezpieczenia krawędziowego. Bardzo chętnie Pani pokażę, że nie jest to urządzenie niebezpieczne. W momencie, gdy spotka przeszkodę, oprze się i pojedzie z powrotem do góry. Powiedziałabym, że uratował mi Pan życie, ale tak naprawdę to system uratował mi życie. Uratowaliśmy Pani życie wyprzedzająco, przewidująco, że takie zagrożenie może wystąpić. System wentylacji to też ważna sprawa i potrzebna sprawa. Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, możemy sobie zaoszczędzić w przyszłości wielu problemów. Możemy zaoszczędzić sobie bardzo dużo problemów. Możemy bramę doposażyć w system czujników przeciwwilgoci, które spowodują, że w momencie, gdy wilgotność wzrośnie zbyt mocno, gdy jedziemy ośnieżonym, zabłoconym, mokrym po silnym deszczu samochodem do garażu, wówczas czujnik, który jest w nim umieszczony, sprawdzając, że jest zbyt duża wilgotność, ryzyko wystąpienia grzybu, zawilgocenia ścian, uchyli bramę nam nieznacznie na kilka centymetrów, przewietrzy i potem automatycznie ją również zamknie. To spowoduje, że nie będziemy mieli tego nadmiaru wilgoci w pomieszczeniu i okaże się, że być może za kilka lat nie trzeba będzie na przykład odgrzybiać, remontować. Temu ma służyć ten czujnik. Ma też poprawić komfort użytkowania. Razem z wilgotnością często są wymieszane spaliny z samochodu, który wjechał do domu. Garaże są dzisiaj bardzo często integralną częścią domu, więc ta jakość powietrza w domu jest wtedy też dzięki temu chroniona. Brama garażowa ma zabezpieczyć to, co mamy wewnątrz garażu, w domu, więc tutaj chyba żadnej wielkiej filozofii nie ma. Tutaj pozwolę się z Panią nie zgodzić. Brama i drzwi wejściowe są jak biżuterię dla domu. W momencie, gdy wychodzi Pani na jakieś eleganckie przyjęcie, chce Pani zaprezentować się godnie, wówczas używa Pani elementów, które podkreślają Pani urodę. Tak też jest z bramą i drzwiami. Brama i drzwi zajmują około 20% elewacji, tej głównej naszej elewacji frontowej, przez którą wprowadzamy naszych gości, przez którą zapraszamy wszystkich do naszego domu, ale przez którą również my wchodzimy i codziennie chcemy się tym cieszyć. Więc tutaj stan dzisiaj
W dzisiejszych czasach nasi klienci bardzo dużą uwagę zwracają na design, na wybór koloru, faktury, przetłoczeń bramy, po to, żeby właśnie była takim eleganckim dodatkiem, który zwieńczy całe dzieło, czyli budowę domu. Biżuterię mogę oglądać godzinami i jestem ciekawa, czym Pan mnie zaskoczy. Zapraszam Panią do mojego salonu, zobaczymy, czy będę mógł Panią zaskoczyć. Domyślam się, że w to miejsce mężczyzn Pan nie zabiera, bo nie od dziś wiadomo, że na kolorach znają się słabo. No ale taka paleta to na pewno raj dla Pań. Na pewno raj dla Pań, ale również i dla Panów, którzy świadomie potrafią wybrać kolor. Jest to miejsce, w którym możemy pokazać, że jesteśmy w stanie wykonać nasze bramy w kilkudziesięciu kolorach, w kilku fakturach, w kilku rodzajach przetłoczeń, w kilku rodzajach oklei. A również możemy, co jest nowością, wydrukować na bramach taki design, jaki klient sobie oczekuje, jaki nam poda na płycie CD i taki znajdzie się na jego bramie. Widzę starzejący się metal i nie przekonuje mnie to. Jest to rozwiązanie naprawdę bardzo oryginalne. Spróbuję Panią przekonać. No i jak? No, muszę przyznać, że faktycznie robi wrażenie. To mam jeszcze jeden element, który, jeżeli lubi Pani biżuterię, na pewno Panią mile zaskoczy. Chętnie zobaczę. Zapraszam. Nie kolczyki, nie naszyjniki, ale piloty. Piloty, ale piloty wyjątkowe, które myślę, że będą pasowały do każdej kreacji. Piloty, które są bardzo starannie wykonane. Proszę bardzo. Widzę, że jest drewno, jest coś dla odważnych kobiet, no i klasyka dla mężczyzn. I klasyka dla mężczyzn.